Ten wilk chce, bym za nim poszedł. Myślę, że mogę mu ufać. Nie wydaje się wrogo nastawiony. Siemano, z Mam tej iść? strony Klocki i zapraszam do God of War Ragnarok. Idziemy za wilkiem, gramy Atreusem dla No odmiany. dobra, czyli widzimy się po drugiej stronie. Ten wraz do dziury. Nie mogę nawet biegać speedem jeszcze. Tak więc trochę rozmowy pewnie będzie. I wprowadzenia. Gdzie ja jestem? Rozumiesz, co mówię? O! Cześć! Kolejny. Władca zwierząt, to ten Atreus. Dokąd idziemy? Jasne. Zrozumiał. Tam jest trzeci wilk. Miałem jakiś dziwny sen i obudziłem się tutaj. To żelazny las? I jak się tu dostałem? A czy mapa jest dostępna? Nie. Wyśniłem to sobie? W sumie pewnie tak było. No bo jak? A jest coś do zbierania? Bo tak się... Ale nie mogę używać broni nawet, więc... Więc idziemy. Co tam widzisz? Zapach? Jaki zapach? A, pewnie chodzi o Fenrira. Szkoda, że go tu nie ma. No szkoda, szkoda, pewnie się jeszcze pojawi. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, wydaje mi się, że Fenrir to nawet może być bossem. A, całkiem was sporo, co? No, watacha się powoli robi. Co tak pachnie? Powietrze jest tutaj... Metaliczne? Sam nie wiem. Słodsze. W końcu żelazny Może to las. Do drzewa. Prawdopodobnie. Oho, zatrzymały się. A nie, one tylko... O! Tak. Nie chcecie mnie zjeść, prawda? To tylko żart, prawda? Się zaraz rzucą na mnie i będzie. Na szczęście mam Jeszcze łuk. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego lasu. No jest taki creepy. Kolejne wilki patrzą na swój posiłek. Tędy? Na którędy? Nie ma innej drogi, chłopie. Hopie, hopie. Jakiś artysta to był? To jest tyr? Jeszcze nie skończyłam. Oho. To farba skory drzew z żelaznego lasu. Drzewa przechowują wspomnienia lasu, więc farba też pamięta. Wizje przeszłości. Za dużo żółtego. Opuść już ten nóż. Co? Naprawdę ty? Wiesz, kim jestem? Co jest? Całe życie czekałam na ten moment. Jesteś dziwniejszy niż myślałam. Wybacz. Byłam niemiła. Trochę. Niech to. Wszystko poszło nie tak. Ja po prostu nie rozmawiałam z nikim od bardzo, bardzo dawna. Lubię dziwne twarze. Dzięki.
Od początku. Jestem Angryboda. Pewnie masz dużo pytań. Tak. Gdzie jest... Chodź już. Wkrótce poznasz odpowiedzi. No, niektóre. No dobra. I już teraz broń mogę wyjmować. Jestem. Mówiłam ci, Loki. Czujemy się tuc. No, dobrze. Zaginione sanktuarium. Tak. Tak się nazywam. Loki. Loki. Tola. Wow. Ho. Dostępne nowe umiejętności? Jakie? Nie, to jest założone. Tak było. A, umiejętności. No dobra, dobra. Odblokowane. Fiu. On ma, ale mam mało. 597. Na coś jednego mnie stać. Tylko na co? No te lepsze są droższe. Wymaga poprzedniej umiejętności. A to za mało. Wyceluj i przytrzymaj długo RB, aby jeszcze bardziej naładować strzał, co zwiększy obrażenia i spowoduje odrzucenie wroga. Traf w głowę, by zadać dodatkowe obrażenia. To mi się podoba. Traf w łeb. Headshotik. Tędy! Ja lepiej pójdę swoją drogą. Gdzie ja właściwie jestem? Byłem w takiej dziwnej mgle. Słyszałam, że w Utengardzie łatwo się zgubić. Ale w żelaznym lesie nic ci nie grozi. Ta, na pewno. Nic mi nie grozi, Wiesz, myślałem, że żelazny las nie istnieje. Sprytne, co? A jest mapa teraz? Jak już wiemy, gdzie jesteśmy, teraz już jest mapa. Jotunheim. Żelazny las. Nie będzie szukał lasu gigantów, jeśli nie wierzy w jego istnienie. Las gigantów. Niektórzy tak go nazywają. Pędzimy. O, powoli, bo tutaj sreberko do wzięcia. Ucho. Gitson. Czekaj. Jakkolwiek się nazywasz, masz bardzo trudne imię. Angboda? Angryboda. Myślałem, że nie wszyscy giganci byli gigantyczni. Oho. Ładne. Czyli mam iść tam? No dobra. To czym się tu zajmujesz? Maluję, zdobywam jedzenie, ratuję, co tylko się da. Ale czemu czekałaś na mnie? Ponieważ moim przeznaczeniem jest ujawnić ci twoje. O proszę. Ciekawe przeznaczenie. Uważaj! Dzień dobry. Festiwal kolorów. Fajne. Jalpa! Jestem z tobą! Nieźle. Jestem... Dzięki. Dzięki. Czekaj. A ty czym się wcześniej zajmowałeś? Walką z Fimbulwinter. Właśnie. Tutaj też to dotarło? Wiesz o tym? Pewnie. Ja tam nie wejdę. Dobra. Dobra. Tak mówisz. Spoko, to drewno się na pewno przyda. Czy to kolczuga? Ciekawe, gdzie? Co powiedzieliby Brock i Sindri. Gdzie kolczuga? O, to jakby moi wujkowie. Jakby? Giganci z Midgardu są... A to chyba, u góry. To krasnolody. Jeszcze lepiej. A, to jest las z kolczugi też. W końcu żelazny las. Wow. Jalba! Wow, to wybucha czy co? Fajnie. Pani poczeka. Bo coś tam się ją świeci.
O proszę. Nowy zwój. Drzewo. Lubisz wszystko rozwalać? No jak? Ojciec mnie tego. Wiesz co? Nieważne. Coś tam jest. Och, och, wow. Niezły jesteś. No dzięki. Wiem. Po chwilę. Ojcu. Co? Mówiłam, że nieźle sobie radzisz. O, tak. No jasne. Już po. Wow, gdzie ty jesteś? Piu, piu, piu. Tu skrzyneczka. Dziękuję bardzo. I teraz... Do przodu! Świetnie. Świetnie! Poznałem innego giganta! I może zna moje przeznaczenie. Co? Przepraszam. Cieszę się, że mogę z tobą rozmawiać. Wow. Rozszalały koziorożec. Runa. Mamy za mało punktów doświadczenia. Dobra. Rozszalały koziorożec. Sprawdzimy sobie na pusto. Duratras! O kurczaki. O, ja cię kręcę. Naprawdę rozszalały koziorożec. Ciekawe. Gdzie ona polazła? Halo? Ja chyba się wróciłem pod... Tutaj, dobra, dobra. Ja wiedziałem od początku. Ops. I pędzimy. Wszystko jest w najlepszym porządku. Trafiłem do magicznego lasu, który nie powinien istnieć. Rozmawiam z gigantką, która w dodatku jest... Mała. Niska. Nie mówi się mała. Łup. Świetnie. Hej, gdzie jesteś? O, ale tam nie mogłem zejść? Teraz się nie dowiem. Mam cię. Długo się trzymają. Dzięki. Dopiero się uczę, jak tu się poruszać. Tam byliśmy chyba wcześniej na dole, dlatego są te znaki. Stamtąd nie mogłem zejść, tak czy siak. No, dobra. Dokąd teraz? Moja matka malowała wizję, przepowiednie. Powinieneś się zobaczyć. Gdzie twoi rodzice? Z przyjemnością. Nie ma ich tu. To znaczy, że... Słuchaj, wiem, że masz dużo pytań, ale na to nie odpowiem. Dobrze? Przepraszam. Jeszcze teraz nie odpowie. Pewnie musimy przejść troszeczkę gry i wtedy odpowie. Wtedy nam odpowie. Ciekawy las, ciekawy. Ale poprzednie lokacje mi się bardziej podobały. Wow, wow. Pomogę! Powiedz kiedy! Puszczaj! Więcej ich! Jestem z tobą! Mamy to. Trzymaj się! Tada! Jak czempion. Jak Herkules. Dzięki. Ty też. Po co to rozwaliłem? Na pewno po co cię rozwaliłem? Może po te właśnie wazony. No bo nic tu nie ma innego. Fajnie, że teraz ona też pomaga. Pomożesz mi? A, jasne. Podnieś to? Przy to waży parę ton.
Okej. Po ojcu ta siła. Okej, teraz ty. O, pięknie tam. Pięknie, pięknie. To medalion i Diego. Jaki łańcuch. Ścigamy się? Duży ten medalion. Co? No tak, jakiegoś giganta. Dobra. Ścigamy się. Tylko, że ja nie mogę szybciej biec. Mogę zwolnić. No zwolnij, zwolnij. Doganiam ją. Coraz bliżej święta. Dawaj, dawaj. Muszę wygrać, muszę wygrać. O, a co ona to robi? Oszukała. To pierwszy wyskoczy, wygrywa. Oho, ja zdążę. Normalnie. Dobra, wygrałaś. Ciekawe, czy dało się. Czy dało radę z nią wygrać? Czekaj, czekaj. Bo ja tutaj nie skończyłem. Czy skończyłem? Nie mogę zejść, to chyba skończyłem. Dobra, idę. Idziemy, idziemy. Gdzie? Widziałem już takie. No to wiesz, jak je pokonać! Przytrzymaj X, by przyzwać duchowego sokoła Angrbody i wyzwolić potężną magię gigantów. Zwykle nie dzieje się tu tak dużo. Może to dar od bogu. A, to takie coś. Przecież sam jesteś bogiem. Nieźle. Wyrwał ta! Dobre to jest. Dobre. Jeszcze ktoś jest. Nie? Jest. Ależ kolorowo. Pięknie. Po coś to przecież jest do rozwalenia. Jesteśmy blisko ołtarzy, na którym może taka zmyłka. Dzięki temu nasze dziedzictwo miało. O, tu jest. Przetrwać. A tam nie? Pomimo usilnych prób asów. Nie ma. No dobra. O, 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 czekaj, czekaj. Koleżaneczko. O, kute żelazo. Samo widoczne są takie rzeczy do zestrzelenia, nie? Nie są oznaczone jakimś rażącym kolorem, jak to przeważnie w grach jest. No dobra. Hops. Tam też mogę iść? Tam też mogę iść. To poczekaj, pani. O, wow! A jednak nie mogę. Mnóstwo mszałków. Mam nadzieję. Czekaj. Na co? Halo, na co? Poczaruję. Czary Mary. Nie magiawanów? A od kogo się jej nauczyli? Jesteśmy. Mieszkasz tu? Mhm. Zaginione Tędy. Sanktuarium. Czekaj, czekaj, ale tu ładnie. Zamknięte. No, niezła artystka. Oj, też potrafi rzeźbić. Czekaj, to mój ołtarz? Chciałem go zobaczyć. No to zobacz. Gotów? Tak, śmiało. Weź ten dywan. Już to widziałem, zanim rozsypaliśmy prochy. Było na ścianie. Wszystko się wydarzyło, jak na malowidle. Ale to było zniszczone. O, to my. Co jest w worku?
Ciekawe, kto to. Chwila. Oho. Nie. Niemożliwe. To się nie wydarzy. Nie. Nie, nie, nie. Nie. To nieprawda. Ten żelazny las, nawet Utangard, to nie istnieje. Hej, hej. Hej, spokojnie. W porządku. Hej, będzie dobrze. Zobaczysz. Hej, spójrz na mnie. Hej, hej, hej. Hej, spokojnie. Spokojnie. Dobrze. W porządku, już dobrze. Przepraszam, nie wiem, co się stało. Nie, nie przejmuj się. Zdarza się każdemu. Zdarza się każdemu. Serio, każdemu? No nie przemiana, ale każdy boi się przyszłości. To nie może być moja przyszłość. Mam służyć Odynowi, a ojciec zginie. Nie ma mowy! Ale nie ma żadnej innej możliwości, więc lepiej się z tym pogódź. O kurde, to nie było mi. Słuchaj, to wszystko nieważne. Ta cała przyszłość, a nawet Loki. Jesteś gigantem. I najwyraźniej odkrywasz w sobie moce, których jeszcze nie rozumiesz. Przejdźmy się, chodź. Pomożesz mi w czymś, a ja cię nauczę. No wiesz... Spraw gigantów. No chodź. Ja bym się tutaj rozejrzał. Poważnie się zrobiło. Jak to wygląda na mapce? Niewyraźnie. Stąd przyszliśmy? Tak. Dobra. Chyba muszę iść za nią. Oj, a tam byliśmy. Dobra, dobra, dobra. I tak nie mogę w sumie broni wyjąć. Zablokowany tutaj. Loki, musisz mi pomóc. Okej, okay, dawaj to. A to co? Masz, chodź za mną. Tak, fajnie, ledwo co to niesie. Zbierzemy jedzenie, a zasadzimy na głaz, który parę ton waży, to normalnie podnosi. Musisz kogoś poznać. Dobra, dobra, kogo poznać? Loki, oto Yalla. Cześć, Yalla. Miło cię poznać. O rety. Niezła z niej bestia, co nie? Ano? Mam to wziąć? Miałem to nieść. Skakuj! Tutaj nie mogę wejść do tej płytki wody. Dobra, już skakuję. Grzeczna mała. Yalla. To pewnie wiesz o tym całym czempionie. Jotunu? No? Chcesz, żebym tak cię od teraz nazywała? Nie, może być Loki. Dobra. Czempionie. Czempionie. Jakby co, to ja tym nie steruję, nie? To po prostu pewnie będzie to... jakaś gadka. Dokąd się wybieramy? O, musimy teraz steruję. Musimy nazbierać owoców.
Powinniśmy je znaleźć w dole rzeki. Tamte kwiaty. Ciszę. Co? Dobra. Nie, tak się nazywają. Ciszę. Rosną tylko w Jotunheimie. Mama i ja często kładłyśmy się wśród nich po tym, jak kłóciła się z babcią. Tylko wtedy znajdowała spokój. Tylko wtedy. O, coś tam znajdziemy. Ten to zawsze... A co to jest to? Nie mogę do tego strzelać. Jakaś roślina, która pożera żywcem. Ale nie nas. Do nas ma szacuneczek. Bagno. Kolejne bagno. Aha, jest owoc. Weźmy go. Dla kogo to? Wilki muszą coś jeść, nie? No jest nigdy tutaj. Nie widziałem takich owoców. To zieliwki. Mama kazała mi jeść po jednej dziennie, żebym miała siłę. Zieliwki. Ale chyba podziałały. Prawie jak oliwki. Słucham? Chyba cię polubiła. Tam było, żeby coś szybciej tak, biec na jasne. Tym, ale... Trzymam lewy zerwiesz i prawy do przodu i nie trybi. Dobra, zerwę. Zieliwka. O, wiewiórka obok. Mam ją. Chyba wiewiórka. Te wilki. Opiekujesz się nimi? Tak. To moi przyjaciele. Chętnie poznam ich więcej. Bez kitu, nie wiem jak szybciej na tym chodzić. Dobra, to jedziemy tak. Tak zaraz pewnie będziemy Ile na miejscu. Ile owoców jeszcze potrzebujesz? A co, chcesz już iść? Nie, tylko... Najwyraźniej będę musiał ocalić ojca. Loki. Mamy czas. Mamy czas, nic nie panikuj, chłopie. Ojciec da sobie ratę, to Kratos. Na górze jest owoc. Więc musimy się tam dostać. Koniec przejażdżki? Up! Czekaj, mówiłaś do mnie czy do Jaka? Skialfas! Pomogę ci. Więc dzięki. Trafiałem jakby co, nie? Nie ma za co. Zieliwka. Gdzie teraz? W dół chyba? A, przybije się. Gdzieś pod spodem przejdzie. Ale zdolne zwierzątko. Zapraszam. I jedziemy. Słuchaj, dalej. O. Wiem, że świetnie się tu bawimy, ale... O kurde, ja wiem. Z góry czacha w to strzelić. To, co widziałem, nie będzie miało miejsca. Nie dołączę, tak mi się wydaje. Maryna, nie stracę ojca. Jeżeli matka czegokolwiek mnie nauczyła, tego, że prędzej czy później takie przepowiednie się spełniały. I to wypluło coś. No i właśnie. Mnie zamykać serce. Ale ja nie potrafię. Nie na to. Nie potrafisz zamykać serca? Strzępy bestii 12 i kość bestii razy 2. Ta kość bestii mi jest potrzebna. Strzępy może mniej. Gdzie teraz? Tam. Tutaj. Dobra, już bym zawalczył z kimś. Ile można czekać na walkę? Piękne malowidła. Graficiara. Nie mogę dosięgnąć. Czego? Hafa! Czego nie możesz dosięgnąć? O, jest. Już wiem czego. Dawaj, podchodź tutaj. Podchodź. I hop. Wiesz, myślałem, czy by nie udać się do Asgardu, ale nie mógłbym. Tak? Ojciec nie pomagał mi odkryć przeznaczenia, ale kiedy byliśmy sami, Odyn zaproponował mi, że będzie mnie uczył. Jeśli byłeś z nim sam na sam, mógł łatwo cię zabić. No, nie aż tak łatwo. Tam będzie musieli strzelić, widzę. A, to z góry. Taka upłynął. O, proszę. Więcej owoców. Mamy dużo, ale lepiej mieć zapas. Skąd wiesz, że są dojrzałe? Rodzice mnie nauczyli. To trochę zgadywanka.
Czyli nie możesz być pewna wszystkiego, co się wydarzy. Tylko tego, co ważne. Piękne rzeźby. Naprawdę piękne rzeźby. No dobra. Tutaj mamy strzelić tam. Już przejdzie. Dalej, mała. Gdzie ona jest? A z tamtej strony. No i dobra. Coś tu mogę strzelić. Nie ma tej rośliny zjadającej. No to w dół. Jedziemy dalej. Karmienie zwierząt. Robisz to codziennie? Bez A tu jest. Sporo. Ale to mogę z tej góry wieku. Strzelić sobie. A, to wchodzimy. Racja. W czasie jednej z moich ostatnich rozmów z ojcem. O, proszę. Przeprosił mnie, że nie zdołał mnie ochronić. Że musiałam tak szybko. Tam jest ten talizman. Wody dali. W ogóle coś powiedział. Giganta. Ojcowie to mają gadane, co? No, całe. Cały ojciec. Cały ojciec. Stialfa! Stialfa! Dawaj mi to. Świetnie. Ale ten trochę. Ta misja i ten rozdział trochę taki. Zamulający, spowalniający tą grę. Ta gra ma naprawdę mocne tempo. Co chwila rzeźnia. Wiesz, a tu może takie wydłużenie. Potrzebuje. Albo może to tylko pozory. Może to ja zwodzę Odyna. Jesteś dobry w mydleniu oczu? Zdarzyło mi się okłamać ojca. Raz czy dwa. O, jesteśmy tu, gdzie byliśmy. Kółeczko zrobiliśmy. No dobra. Trzeba było historyjkę poznać. Do tego wiadra. Hej, gdybym musiał naprawić łuk czy coś, to mogę... Jasne. Mam zapasy w szafie z narzędziami. Tak nawiasem, zostawiłam w niej coś dla ciebie. Przyjdź do jajni, kiedy będziesz gotowy. Mogę tu jeszcze trochę zostać? Tak długo, jak zechcesz. Co dostaniemy? Mistrzowski ubiór jotunów. Pancerz stworzony za sprawą przepowiedni. Podarowany temu, kto zostanie czempionem swego ludu. Weź, weź. Łuk też nowy. Tak. Hehe, co jeszcze? Aha, już mogę tu to ubrać. On też ma, bo tu mam poziom pierwszy. Ale mogę stworzyć z tego drewna ten. Tu mamy taką. Mocno zwiększa moc ogłuszania od ataków wręcz i strzał z łuku. Zwykłe strzały wystrzeliwane są w normalny sposób. Zwiększone obrażenia od efektów z runicznych strzał. Zwykłe strzały wystrzeliwane są w rozproszeniu. Tak czy siak, na pewno skoro dostaliśmy na tym etapie gry ten łuk, to pewnie jest lepszy. Tworzymy. No i brakuje nam dwa razy drewno i draliru. Niestety. I jeszcze specjalne. Tu mamy akcesorium. Strzały dźwiękowe zwiększają moc efektu. Strzępy bestii. Okej, tylko czy akcesorium to jest? Ja tego nie używam. Dźwiękowe dostrojenie. By ulepszyć kość bestii. Tu jest poziom drugi, poziom drugi. Tu jest pierwszy. I tu jest pierwszy. Wrogowie zabici runiczną strzałą eksplodują. Dobra. Mamy tego sporo, mogę się pobawić. I tylko 60. Nie, to tego już w to nie będę. Zasoby, kamień. Dobra. Mamy nowy łuk. I gdzie ty jesteś? Hej, co powiesz o tym? Namalowałam to z babką. Nie byłam zbyt dobra. Angrbodo, mówiłaś, że w Utangardzie łatwo się zgubić. Ale co to za miejsce? Znasz Emira? To pierwszy z gigantów. Zginął dawno temu, prawda? Odyn go zabił. Tak. Odyn zniszczył wszystko, co po nim zostało. Oprócz jednego. Jego snów. Odyn nawet nie mógłby ich tknąć. Należał do nas. Tylko trzy kolory? A gdzie reszta? Tyle wystarczy. Mieszam je ze sobą.
Coś tu jeszcze mogę? O, tu jeszcze mogę. To też jeden z twoich obrazów? Całkiem niezły. No, ładny. Taki sobie. Stać mnie na więcej. Wiesz, ładny, ładny. Mnie tam się podoba. Gdzie my jesteśmy? Gdzie ona polazła? Co dalej? No, teraz muszę zebrać korzenie wist i je z nimi zmieszać. Gdzie ty jesteś? O, chyba, że chcesz. A tu? Iść. Nie. Wtopiła się w tło. Mogę zostać. Chcę zostać. Dobra, stąd przyszliśmy. No to dobra, czekaj na mnie. Nie będziesz jechać na tym sama. To niebezpieczne. Wiesz co? Ja też maluję. No, rysuję. Co na przykład? Różne rzeczy. Potwory, artefakty. Wszystko, na co trafiamy razem z ojcem. O, to on też jest artystą? Nie. On jest zabijaką. Na górze są korzenie. Spokojnie, mała. Dasz radę. Dasz Masz radę. Jakieś zwierzęta, które szybciej biegają? No, no bez właśnie. Urazy, Jalla. No, z urazą. Jasne, że tak. Ale nie uniosą nas obojga. Tak jest dużo łatwiej. Jasne. Idziemy jak żółwie. I zebrany. Dalej jest kolejny. Weź tylko tyle, ile trzeba. Widzisz? Gdzie ty masz go? Gdzie ty go masz? Gdzie ty widzisz te zielniki? A nie, to coś innego jest. Schowaj to. Korzeń łatwo się łamie. O tu. Wystarczy kawałeczek. Wystarczy dobrze obrócić. W ten sposób? Tak jest. Idziemy! Idziemy! Tam jest więcej korzeni. No to znowu włazimy. Ona naprawdę mnie nie lubi. Co? Lubi. Po lubi, prostu lubi. Oprócz mnie spędzała czas tylko z jedną osobą, która nie jest. No w końcu. Fajnie. No. Dzień dobry. Wow. Mogę zamienić się w wilka. Tak jest. Dasz radę. Pomogę ci. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Czyli ta zamiana to będzie dziwnie działała się czuję, jak się zmieniam. Szał u Kratosa. Nad sobą nie panował. A musisz? No fajne. W końcu coś ciekawego. Ej, gdzie mamy iść, koleżanko? Halo? Oho. Korzeń. No, przynajmniej jest tu trochę korzeni. Skoro tak, przynajmniej. To zbierzmy. Nie nożem, pamiętasz? O, jasne. Przynajmniej nie wszystko stracone. Wow. Wow. Załatwię to! Jestem z tobą!
Nieźle. Może na razie nie będę zbierał korzeni. Wow. To nie twoja wina. Ej, chyba zrobili nam przejście. Dogońmy Jalle, nim przylezie ich więcej. Okidoki. Chodź. Kobiety przodem. Jest i znowu. Jest i ona. A co z tobą, Loki? Co czujesz, gdy się zmieniasz? Tylko... wściekłość. Szał. Może musisz znaleźć coś, co go ujawni. Jak? Możesz wykorzystywać do walki różne emocje, nie tylko złość. Skoro gniew go uwalnia, może coś pozwoli ci zostać sobą. Opanuję to, nic się nie bój. Dokąd prowadzi ten most? Trzymaj się. Wow! Donikąd. Podobało ci się, prawda? A tam nic może? Nie było? Nie mogę się, nie mogę obrócić kamery. A jednak. Dobra, zawracamy. Ziu. Dziwię się, że nie mogę szybciej biec. No. No i o, jesteśmy domu. Z powrotem tak. Tutaj. Wrzućmy korzenie do tego wiadra po lewej. Potem zostanie nam już tylko jedno. Co takiego? Wszystko gra? Tak. Tylko... mamy zielniki, mamy korzenie i co jeszcze? Lepiej wracajmy już nad wodę. Okej. Możemy tu jeszcze trochę zostać? Przydałoby się, no wiesz, naprawić to i owo. Jasne. Ty umiesz się zmieniać w zwierzęta? Jeszcze nie, ale pamiętaj, że ty jesteś nie tylko gigantem, ale i bogiem. Bóg, gigant, dzięki, że mi przypominasz. Czempion. Wybacz. Żartuję. Przez tunel po prawej, Jallo. Tam zmierzamy. Okej, okay, bo tam wcześniej byliśmy, rozumiem. Ślepa uliczka. Nie dla nas. Ale fajne zaklęcie. Doskonale ukrywa to miejsce. Może dlatego nie wyczułem innych gigantów, kiedy byliśmy tu z ojcem. Bardzo możliwe, widzę skrzyneczkę. Stop. Proszę poczekać. Nie czekają. Nie czekają. No wbijaj tam. O nie, jednak jeszcze muszę zejść. Przepraszam bardzo. No. Teraz to mogę pełnić. No, to czyją duszę masz w nożu? Że co? No, tam jest dusza w twoim nożu. Nie wiedziałeś o tym? Nie, czyja dusza? Mamy pewnie. Wiesz co, może powinna tam zostać, dopóki się nie dowiesz. Ale jak? Przecież ja nie kradnę ludziom dusz. Tak, to był nóż matki. Chyba tak było w poprzedniej części, że on dostał to... od Kratosa i on powiedział, że to należało do jego matki. Czekaj, czekaj. Pływać nie potrafię. Dobra. Co tam robisz? To mnie odpręża. Rzucam tak, by odbiły się jak najwięcej razy. Spróbuję. Tak zwane żabki. To nie takie trudne. Patrz na to. Oj, sorry. Pomóc ci? Płaski nie, kamień potrzebny. Chyba załapałem. Zobaczmy. Jeden. Proszę, śmiejesz się ze mnie? Nie śmieję się z ciebie, tylko... Naprawdę? Śmieję się z sytuacji. Aha. No dobra, może przyda mi się pomoc. Dasz radę, rzuć bardziej płasko. Musisz wypuścić kamień w dobrym momencie. Przytrzymaj. Okej, to patrz! Oho. Zabrałem mu trochę obrażeń. Gdzie on jest? Wow! Jeszcze jeden. Oż ty chamie, ty. Załatwię to! Festiwal kolorów. Dobra, gotowe. Miś
cię wilka, Loki! Tylko kontroluj się! Po co? Szkoda szału. Nie możecie nas zostawić w spokoju? No dobra, jest ich więcej. Alfa! Ale mi przywalił. Świetnie. Jeszcze ktoś jest. Tu jesteś. Alfa! Aj, tutaj. Ostatni krok! Gdzie? Gdzieś jest. Tu jest. Alfa! Tada! Mój ostatni rzut się nie liczył. Tak, nawiasem. No, nie liczył się. Draug wyskoczył z wody. Teraz rzucę. Tam jest skrzyneczka dalej. Sarkofag. Rzucasz beze mnie, co? Muszę się jakoś podszkolić. Niezły rzut. Niezły rzut. Dobra, ja już nie chcę rzucać. Wystarczy mi. Tylko... Czy my dojdziemy do tej skrzynki? Chyba ta. Co, zawijamy? Chodź. Chodź, chodź. Gdzie teraz idziemy? Mam coś dla ciebie. Coś jakby... prezent? Mam się czego bać? Nie. Tylko... ja nic dla ciebie nie mam. Tak się składa, jakby co, nie? Ja nie mam. Oho. Kamień runiczny. Na pewno się przyda. Mogę cię o coś zapytać? Pewnie. Czyli ty i ja jesteśmy ostatnimi gigantami? Tak jakby, to skomplikowane. Chcę wiedzieć. Coś ci pokażę i wszystko zrozumiesz. No, a co z moją przypowiednią? Jeśli mówi prawdę, co powinienem zrobić? To nieistotne. Nie zmienisz tego, co ci pisane. Możesz z całych sił uciekać przed losem, ale i tak się wypełni. Czyli nikomu nie udało się zmienić swojego losu? Nigdy? To znaczy, czekaj. Może i da się zmienić szczegóły, ale koniec zostaje ten sam. Lepiej świadomie kroczyć swoją ścieżką, niż się jej opierać. Myślałem, że mogę do tego podejść, ale niestety nie. Nie było żadnej reakcji. Daleko jeszcze? Koleżanko. Ja chyba tam mogę zeskoczyć. Jest takie prawdopodobieństwo. Ale jednak nie ma. Sorry, z powrotem wbijaj. Oho. To jakaś winda czy coś? Na pewno dźwignia. Co to? Dźwig. Musimy tu na chwilę zostawić Jalnę. W końcu. Jedziemy w górę. No dobra. Odpalaj to. Fara! Aha. Nie zdajesz się cieszyć na myśl o tym prezencie. Bo zbliżamy się do celu. Ale co to znaczy? Zrozumiesz, jak już dotrzemy. No dobra, bo na razie nie rozumiem. Fajne. Ale
ale mi się pad cały trzęsie. Wibracje na tej windzie. Pora, bym wypełniła moją część przepowiedni. Chodź za mną. Jak na razie to ty idziesz za mną. Zaginione sanktuarium. Jesteśmy pewnie blisko końca tej misji. O, ładne. Pomogę ci! Już? Nie. Świetne. To jest fajne. Tam nie wejdę? Tam nie wejdę. No to idziemy tutaj. Tylko zerknę mapkę. No jesteśmy bardzo blisko. Twoje miejsce. Tak jak być powinno. Dzień dobry. Pomogę ci! Jeszcze gdzieś. Gitarka. Tam później sobie odblokujemy. Tu wskoczyć nie mogę. No to chyba jedyna słuszna droga. No dobra, chodź za mną. Albo przede mną. Kobiety przodem. Tędy. Zbliżamy się do Doliny Poległych. Co się z nimi stało? Mieli dość życia w strachu przed Asgardem, więc... Coś mi nie gra, bo omijamy drogę. Muszę wrócić. Może gdzieś tu mogę wskoczyć, bo mamy ten znacznik tu u góry. Ten tu. Muszę tam wejść i to odblokować jakoś. Tu już jest zablokowane. Wygląda jakbym mógł gdzieś wskoczyć. Ale jednak... Jednak nie. No to dziwne. Może to później Kratos wyląduje w tym żelaznym lesie, też tak może być. I on to ogarnie. Kto to wie? Ładnie tutaj. Jakieś grzyby. Co to jest? Jakiś dziwny pył się pojawia. Ale to chyba tylko ozdoba otoczenia. Dawaj, strażaka. Nie trzeba. Jaka skrytka? O, to kulki. Kulki. Czekaj. Gumy już kulki. Nie widziałeś? Znalazłem kilka w Midgardzie. Gdzie? W obrazach twojej mamy. Ale to... Niemożliwe? Jest ich więcej. Ale po co? Spójrz. Tiaci. O, ta fajna. Hrodr. Delikatnie. Bara. Giganci. Imiona, no. Należały do gigantów?
To są giganci. Takie malutkie kuleczki? Mieli wybór. Zostać w Jotunheimie i zaczekać, aż Odin znajdzie sposób, żeby ich wyrżnąć. Albo się schować. Do kuleczki? Mój ojciec pomógł zakląć ich duszę w kulkach. A zanim umarł, przekazał je mnie. Właśnie w nich znaleźli spokój. Teraz to twoja odpowiedzialność. Uhuhu. To ja ich wypuszczę. Na pewno. No. Mama to widziała. Będziesz wiedział, co z nimi zrobić, gdy nadejdzie czas. To znaczy kiedy? Nie wiem. Wracajmy. To jest ogromna odpowiedzialność. Tak. Cała twoja. Hej, w porządku? Tak. Tak, to po prostu koniec. Jak widać. Skoro już ci je dałam, moja rola w tym wszystkim jest skończona. Możesz pójść ze mną. Zawalczyć z Odynem. Gdybyśmy mieli razem walczyć, raczej nie zniknęłabym w połowie twojego przeklętego malowidła. Rozumiem. Wiesz, powinny być w komplecie. Nie sądzisz? Chodźmy już. A którędyk? Najwyższy szczyt światów. Wszedłem tam, jak raz byliśmy w Jotunheimie. Z ojcem. Tam? Kojarzysz palce giganta? Tam. Rozsypałem tam prochy matki. To było tak dawno. Hej, jakieś głupie malowidło nie musi świadczyć o końcu twojej historii. Wiem. Nadal mam swoje plany, ale... wykonałam już zadanie dla gigantów. To kim teraz jestem? Przyjaciółką? Wróć do Jali. Hej, poczułeś to? Tego zwierzaka. Pomóż mi z tym. Wracajmy do Jali. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak? Oby ją nic nie zabiło. Bo ona coś przeczuwa. Angrbodo, pomożesz? Nic jej nie jest? Loki, co się dzieje? Wszystko gra, poradzę sobie. Lecimy dalej. Jalfa! Mocny. Doświadczenia, nie mało. Kość bestii i coś jeszcze? Jalla cała? Tak, nic jej nie jest. Przepraszam za to. O, to teraz możemy tędy wejść. Właśnie, wiedziałem, że będzie czyli, można. Te kulki... Tylko tyle zostało po gigantach? Nie do końca. Część z nich po prostu... zginęła. Ale... gdzie mogą być? Wiadomo tylko tyle, że nie... Potrójne strzały.
fajny. Jest tutaj, słychać jej głos. Tylko nie wiem, czy mam iść tam, czy tam. To poczekaj. A nie, tam byliśmy. Sorry, nie czekaj. Zawracam ci gitarę niepotrzebnie, nie? Ale jak pierwszy raz graliśmy tym Atreusem, to tam ciekawiej było. Farah. Naprawdę. Za tymi skałami jest zapadlisko. Tam zmierzamy. Powinniśmy... Co? No co? Coś cię trawi? Nikt nie wierzył, że to miejsce istnieje. Ale się zdziwią. Żelazny Loki, las. Nie możesz nikomu powiedzieć o żelaznym lesie. Nawet ojcu. Las jest bezpieczny głównie dlatego, że Odyn go nie szuka. Moje zaklęcia odebrą zwierzynę, ale jeśli przyjdą tu Asgardczycy... Rozumiem. Przepraszam. Ojciec nikomu się pewnie dowie i się pewnie wkurzy. Po raz kolejny. Zbadaj ukryte przejście. Chyba mam wejść na niego, nie? Czy co? Ona musi poczarować pomarańczową farbką. Aha, to idziemy z buta. No to lepiej. Mamy towarzystwo. O kurde, co to? Rety, cześć. Fenek. Pa. To jest fenek. Wow, 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 dawaj to. Jest kolejna. Czyli Irpa jest przywódcą Watahy? Nie, rządzi nią Noc, ze starszyzny. Przed nami zapadlisko, pełno tam potworów. Kiedyś zdobywałam tam składniki na farbę. Mówisz? No to je przepędźmy. Twoja farba jest ważna. To znaczy, jeśli chcesz. Jasne. Co mi tam? Cześć! Lina. Lina? A poczekaj, pani. Ja bym tak zobaczył. Dobra, zobaczyłem, nic nie ma. Ale dziura. Ujarzę mnóstwo wrogów tam. No i bardzo dobrze. Zapadlisko. I Diego. Idealnie. Hej. Hej, ja... Zniszczyłeś kwiat? Nie, to prezent. Dzięki, ale zatrzymaj go. Zniszczył kwiat. Tak czy siak, szukamy gniazd pełzaczy. Znajdziemy w nich moje składniki, więc się rozglądaj. Dobra, na razie niszczę dbanki. Ciemno jak w grobie. Coś ciemno poradę. Jak w grobie. Albo jak gdzie indziej. Pełzacze! Całe gniazdo! Są dosłownie wszędzie! Gniazdo! No, zniszczone. Jeśli zapalimy pochodnie, będziemy mogli je zobaczyć, załatwić i zabrać co trzeba. Do dzieła. Ty prowadź. Ja będę oświecać. Fajne. To pomoże. Oświecaj, oświecaj. Tam są wrogowie. Daj znać, jeśli zobaczysz pochodnie. Rozświetlę nam drogę. Ale tam jest skrzyneczka. Tu na dole jest dużo chłodniej. Zapraszam do Midgardu. Jalba! Pomogę ci! No pomóż, pomóż. Bo ciemno. Kurczaki, nie wiem gdzie iść. Wow, wow. Spanikowałem. Straciłem atak uniczny. Ale na tych maluchów to. Zapalaj ją. Zapalaj, zapalaj. Bo tam jest złoty sarkofag. Trzeba go przejąć. Dzień dobry. O, sztukamie ty. Jestem z tobą! Kurde, on ucieka, szkoda. Szkoda wilka. O się. No. Fajno.
Jaka fajno, fajno. Czempionku. Rozglądaj się. Rozglądam się, no. Co mówiłaś? Tutaj, tutaj. Dziękuję. Tu mogę wejść? Daję słowo, że nie było tu tak groźnie. Strzelaj, bo ja nic nie widzę. Ucho. O, pochodzę. Dawaj. O, szkoda. Tego się nie spodziewałem. Nikogo już nie ma, już. No... to teraz... Mogę iść tam. Co to? Kto to był? Był jakiś wróg? I wyparował. Nie trudno się tu zgubić, co? Bez kitu. Spokojnie, damy radę. Da, damy radę. O, dzień dobry. I do widzenia. Jak się gra Kratosem, jest trudniej, naprawdę. Mu chyba dajemy słabszych przeciwników. Dziwnie tu pachnie, jakby starą wodą. No właśnie, tylko tam się muszę dostać, jeszcze nie wiem jak. Może idę w dobrą stronę? To jest czerwone, to nie jest to, co chciałem. Pomogę ci! Jeszcze ktoś? Gitson. Nie, jeszcze coś jest? Co ty działasz tam tutaj? Okej. A bo jest wróg. Nie zauważyłem go. Jeszcze gdzieś jest. Jeszcze słychać. A to tu jest. Dobra, gniazdo. Oj. Ale poleciałem. No dobra, dawaj mi to. Byś zapaliła gdzieś światło. Chyba nie zapali. Chyba nie zapali. Czyli to był też ślepy zaułek. Muszę się wrócić, bo się pogubiłem. Tam jest przejście gdzieś. Tam jest most u góry. O, chyba w tą stronę. I chyba w tą stronę będzie do tej złotej skrzyneczki, chyba. Nie? Dzień dobry. Wyparował. Ohoho, znajdźka. Nowy zwój, no i gitara. Szał. Jest na maksa naładowany. I... no chyba tu. No nie, bo tu jest zejście. Jestem totalnie zgubiony. Tam byłem też? Naprawdę się zgubiłem i to mocno. A ta mapka nam nic nie powie. Tu byliśmy. O, chyba tu nie przechodziłem. Uważaj, te gniazda są nie tylko. Jeszcze jedno gniazdo gdzieś jest? Jasne. Pomogę ci!
A gdzie gniazdo? Nie wiem. Tu będzie. Jasne. No to już. Bum. Chyba się udało. Czerwony kamień? Ukradł? Złodziej. Dobra, tu było gniazdko. Ależ to jest labirynt niesamowity. Ale przynajmniej ciekawiej się zrobiło. Jak tu zejdę, to znowu będę w tym miejscu, co byłem. Tutaj nie mam byłem. Pomysł. A może byś poszła ze mną? Do Midgardu. Do innych światów. Gdziekolwiek. To raczej niemożliwe. Czemu? Zwierzęta mnie potrzebują. Ale miło, że proponujesz. I tu też jest zejście. Okej. Jesteśmy coraz bliżej. W pobliżu jest kolejne. Zapalę ją. Ale fajny jest ten efekt światełka tego fioletowego, podoba mi się. Hello. Pewnie gniazdo gdzieś jest. Wow, wow. Gniazdo jest nieważne. Potem kolejna runa. Fajnie. Chodź, dzień dobry. Słyszę tu gdzieś gniazdo. Musimy się tylko łatwy do niego dostać. Był. No właśnie, było gdzieś gniazdo, tylko ja go nie zauważyłem. O. Ciemno. Ciemność widzę. Okej. Dużo tych. Ja co chwila mogę się tego wilka zamieniać. Co chwila. Non stop. O, jest. Załatwię to. Szybciej. Wróć na powierzchnię. To chyba już wszystkie. Dzięki. Wszystkie gniazda. Czujesz się lepiej? Troszkę. Wracaj. Troszeczkę. Czyli byliśmy wszędzie. A ja coś otworzyłem. Czekajcie. Aha, bo ja. Byliśmy tutaj. I ja strzeliłem tam. Aha. Czyli dobra, tam byliśmy przed chwilą. Gdzie zniszczyliśmy to gniazdo. A ty co? Którędyk do domu? Nie wiem. Mam iść za nią, czy ona idzie za mną? Może teraz im papa pomoże? W drugą stronę. A, ona prowadzi, no i gitara. Chodź, 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 chodź. Chyba końcóweczkę już mamy Atreusem. Jeszcze bosik? Tylko nie Bergsta. O, to nie bosik. Mocny. Ogłuszony. I koniec. Fajne. Wszystko gra? Tak. Fajnie. A co? Chcę już stąd wyjść. No ja też.
Wow. Spojrzenie łucznika. Zdolność łuku. A mieliśmy wściekły ostrzał. Bo to jest fajne. Obrażenia... A, ale to ma słabe obrażenia, większe ogłuszenia. Tutaj mamy obrażenia razy 3. No to to jest lepsze? Spojrzenie łucznika. Spowolni czas i wystrzel 3 wzmocnione strzały wciskając RB. A mieliśmy to. Nie, to w coś nowego pójdziemy. I nawet mogę to jeszcze ulepszyć punktami doświadczenia. No i czy ja będę to potrzebował? Kurczaki. Sprawdzę pierwszy, jak to działa. To jest to. 3 strzały mam takie. I każdy strzał pewnie jest mocny. Ale zobaczymy. Wracamy, no. Chodź. Wiesz, myślałem, że gdy poznam swoje przeznaczenie, coś się zmieni. Ale ciągle jestem sobą. Też tak miałaś? Zawsze będziesz sobą, Loki. Chodzi o to, by się z tym pogodzić. A ty się już pogodziłaś? Tak myślałam. Tą samą drogą? Nie, ominiemy za blisko. Tak będzie szybciej. No i super. Szybsza droga to fajniejsza droga. Wróć do domu przez bagno. Bagno. Ona coś tutaj poczaruje pewnie zaraz. A tu jest droga. O, chciałem zapytać. Twoja matka miała wizję. Aha, dobra. Czy wszyscy giganci widzą przyszłość? Niektórzy. W snach. A, no tak. Niedawno śniłem o Torze. Torze? I spełniło się. Zjawił się w moim domu. Naprawdę? To był chyba niezły koszmar. I ojciec z nim walczył. W sumie. Aha, coś się tu wydarzy, coś czuję. Taka dziwna kamera się włączyła. Świetliki? Są niebezpieczne? Urocze. Nawet ładne. Tak. Alright, dobra. Chyba tutaj już będziemy za bagnami. Chyba bagna to właśnie jesteśmy w tym miejscu. Jeżeli chodzi o tą lokację. W samą porę. Na co? O, wow! No pięknie. Wiem, pięknie. Jakie to wszystko dziwne. Więcej niż dziwne. Ale cieszę się, że tu jesteś. Ja też. Idziemy? Skoro wiem już teraz, jak tu trafić, mogę wrócić, kiedy zechcę, prawda? Kiedy? Nie wiem. Jak się uspokoi. W sensie, po Ragnaroku? No tak. Pewnie. Raczej nie będę zajęta. Żelazny Las to będzie kolejna kraina, do której pewnie będziemy mogli się dostać Atreusem. Tak coś mi się wydaje. W końcu tam u niej w szafetce dalej, mogliśmy wyjmować rzeczy dla siebie, nie? Co tam jest? To skrót. Dalej, mała. Dasz radę, Jalla. Wierzę w ciebie. Dajmy Jalli odpocząć. No i super, w końcu. Bo ona tak pędzi. Mówiłem poważnie. Wiesz. O, ile zielników. Są świetne. Próbujesz mnie pocieszyć? Tak. Skutecznie? Zapytaj mnie za... Rychłow czas. Co to? Cicho. Za późno na jęki. Chodź. Chyba za późno, no.
Niech to. Kto to był? Gryla. Ona... Nie. Co mu jest? Nic. Nie czuję. Tyle z niego zostało. Gryla odebrała mu duszę. Gdzie mieszka? Co chcesz zrobić? Nie chcę tracić kolejnych wilków. Chodźmy. Tam widziałem owoc na ziemi, poczekaj. Nie skacz, nie skacz. Kolejny owoc. Dobra. Komu? Ensi, łani, która tu przychodzi. Jest dość wybredna, ale kiedy... Uważaj, te stwory są szybkie! To widzę! Damy radę. Nie możecie nas zostawić w pokoju? Nie no, fajne to jest. Zły radras! Szybko poszło. Szybko poszło. Czy ja tam niczego nie zostawiłem? Ano! Nie, nie ma. To jeszcze może jakiś bosik się trafi w tej misji. Coś porwało wilka. Łódź, stój tutaj. I są szybcy, ale są słabi. Pomogę ci! Jalka! Spoczko. Natkniemy się na Grylę, proszę, nie rób nic drastycznego. Czemu? To moja babka. Że co? Nie babka? Zawsze taka była. Kiedy powiedziałaś babka? Się, że ojciec nie zamierzał uniknąć swojego losu. Zmieniła się. Rozumiem. Musimy jakoś przedostać się dalej. No chyba tu, nie? Czy nie? A nie, przepraszam. O, ale ładne. Nie mogę w to strzelić. Nie da się w to strzelić. Aha. Tam mamy teraz otwartą drogę. No to chodź, pokażę ci gdzie. Widzisz coś po drugiej stronie? Patrzę. Patrzę, patrzę i nie wierzę w co widzę. Tu. Świetnie. Chodźmy dalej. A czekaj, czekaj. No. Co? Dzień dobry. Ktoś? Jeszcze. Bestia. Dobra. Dużo gigantów tu mieszkało? W przeszłości? Pytasz o swoją matkę. Zanim mnie urodziła, wiodła inne życie. A
ale nic, a nic o nim nie wiem. Przykro mi. Tym nie pomogę. Twoja matka opuściła ścieżkę gigantki, zanim się urodziłam. Przykra sprawa. Mam całe życie? Nie. Prawie, ale nie. To się nie rozwala. Stamtąd przyszliśmy? Tak, 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 tak. Lata, idź! To dom Gryli. Nie świeci się. Pewnie nadal sprawdza pułapki. Ale w środku mogą być zwierzęta. Musimy działać szybko. Okej. Będziemy działać szybko. Ale dobra, bo ja myślałem, że to będzie jak w ostatnim razie z 40-50 minut grania Atreusem. A wygląda na to, że no, idziemy, idziemy i końca nie widać. Tak więc tutaj bym sobie zakończył odcineczek. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Siema!